Muszę wam to pokazać. Ja to specjalnie sobie zapisałem. Pudzion ubija karpia. Stawiam go. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co? No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. Co? No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. Spartiatix! Yeah, boy! Ja pierdzielę! Co on odpieprza? Ty myślałem, że do swojej nuty będzie wychodził, potem ją nagrał. A ten jakiś Naruto pieprzone. Dawaj go z nokautu, JAPCZAN Lucky Punchem 04. Dawaj JAPCZAN! Oro, oro! Dawaj, dawaj! Ty bonus jak się rusza, ty! Co to jest? Jaki mały ten bonus! Mały bonusik! Dawaj go JAPCZAN! Dobrze! Ty JAPCZAN już to wygrał, ja już to widzę! To jest taki Ezwin! Dawaj, dawaj! JAPCZAN na spokojnie go bada. Dobrze. Jak bonus to przegra, co jest pewne, to już chyba może znikać z walk. Dobra, masz timeouta za kibicowanie dla bonusa, chłopie. 10 minut. Miałeś usługa 15 miesięcy? 10 minut timeouta za karę. Nie wyrobię. Pisz na czacie 04, jak chcesz cokolwiek o bonusie napisać. W dupie to mam. 05! 05! Dawaj, JAPCZAN go kończ, friendla w dupę. Dawaj mu kopa na łeb, friendzlowi. JAPCZAN czy bonus wygrał? JAPCZAN wygrał. Już mogę ci powiedzieć, nie musisz nawet oglądać. Dobre łokcie na żebra! Żeby się zżygał. Ty bonus taki mały. Nie mogę. Naprawdę nie mogę się nadziwić. No, będzie druga runda. Na EZ. Bonus wygra? Wygra bonus. Chłopie. JAPCZAN takie oro robi, chłopcze. Ta, to jest właśnie taktyka bonusa. Tak się zmniejszył, żeby JAPCZAN bez okularów nie mógł go zobaczyć. Ale bonus nieczyste zagranie tą taktyką. Naprawdę. Nieczysta taktyka bonusika w dupę. Za karę powinien dostać dwie lepy bez gardy. Po prostu. Dwie lepy. Bonus jak się chwali, że gotowy. Jesteś gotowy na knockout swój? Dawaj JAPCZAN, kończysz go. Bonus lepszy kondycyjnie? Ta lepszy, jak nic nie robił w rundzie. Rzuć nim! Rzuć se nim! Ulży ci. Dawaj łeb murwi! Łeb murwi! JAPCZAN! Łeb murwi! Żeby już się nie kompromitował w walkach. Łeb urywany, łeb urywany. JAPCZAN prejgę. Oj, zmęczony, zmęczony. Ale nie potrzeba dużo siły, żeby znokautować bonusa. Tak, jak bonus jest bardziej zmęczony, tylko udaje. Ale bomba weszła! Dobrze! Dawaj, dawaj! Cepy na tego bonusa! Dawaj go do... Gdzie uciekasz, sędzia? Łap bonusa, trzymaj go, a JAPCZAN go leje. Jezus Maria, ty! Bonus to nawet nie wie, gdzie jest. Ale się zmęczył JAPCZAN, ale nie dziwię się, no. Tak go ładował. Dobra, wygrał na punkty na EZ. To chyba trzeciej rundy nie będzie. No bonus to jest taki zmęczony, a nic nie robi całą walkę. Co to jest w ogóle? JAPCZAN, spokojnie, ty już to wygrałeś na punkty. Nie przejmuj się. Teraz tylko dla jaj go obijaj, żeby go jeszcze bardziej poniżyć. W ucho da jakiegoś cepa dla jaj. Wiesz o co chodzi. Cepik dla jaj na bonusa, może se go zdokautujesz. Bonus będzie chociaż mógł mówić Lucky Punch siadł. Bonus wygrywa? Szporypany? Bonus wygrywa, ty chyba swoim starym, co ty pieprzysz? Ta, JAPCZAN zbiera energię na bombę. Ale może tu siąść nokaut, bo bonus jest tak zmęczony, że już nie wie co się dzieje. Bonus nie ma szans żadnych na nokaut już. Ani na nic, na nic nie ma już. A JAPCZAN jeszcze może ten nokautem skończyć, widać. Zobacz jak ciężko chodzi na nogach bonus. Tak. Zobacz, zobacz. I niby ma energię, ty. Ci komentatorzy to się nic nie znają. No nie mogę, pieprzona godzilla. Weź go JAPCZAN, skróć o głowę. Mam prawo obrażać, bo zapłaciłem za cyrk. Iluj. 05 prejgę. 05 prejgę. 05 prejgę! Dobrze, sędzia mówi, dawaj, Japczan. O, no tak wleć w niego, tak. Aaaa! Dawaj! Dawaj! Na bonusa, zmiażdż go! Knockout na koniec! Ucho mu urwi dla jaj. 0,5 jest. Ty, bonus się cieszy, że całą walkę tak. Bonus całą walkę. A potem się cieszy, że wygrał. Co ty w dupę? Byłeś gdzie? W remizie, idioto! Przegrałeś to śmieciu! 0,5! Dupiam tę walkę. Chłop chodzi się gibie. No nie wyrobię, no. Jednogłośna decyzja i luj. Japczan. Jest! Ez! Proste w dupę! No chłopie, no! To było tak proste, że luj, no. Ja pierdzielę! Prościutko! Ta bonus! Co jest? Czemu przegrałem? Patrz! Patrz to! Bonus całą walkę! Kołowrotki na pieprza! Chłopie, co ty robisz? Mieli żyto, debilu! Odpieprz się! Nie wyrobię, no! No nie mogę! Przegrałeś tę walkę. Nie no, ja jestem trochę toksyczny dla bonusa. Ogólnie nie mam nic do niego, jest nawet fajny. Ale no, zapłaciłem za cyrk, mam prawo obrażać klauny i luj. Ez dla Japczana. Chłop przegrał, gada, że się szykuje na UFC. Na sam koniec. Dobra, żarcik, bonus jest fajny. Nie ma lepszego czasu niż dziś, by nagrać co myślę o Japczan. Zajebiście, Japcza sup, Japczor. Co myślę o Japczan? Wygrałeś, superacko się to oglądało. Nie będę ukrywał, że jestem dumny. Tak jak żeśmy gadali prywatnie, tak zrobiłeś. Rozjebałeś, bonus za akcję z Ferrarką, dostał karmę, przegrał i po prostu bardzo się cieszę z tego powodu. Nic więcej nie mam do dodania. Kolejnych zwycięstw. Pozdro. A no i byłbym zapomniał. Na brzuchu miałeś tatuaż Arabzor, a od tyłu to jest rozpara. Oddymiacze rozpary. FMMA wchodzi ty każdym wejściem jak mi się da na tą galę HIGH LEAGUE. Chłopy na widowni się dzieli z transparentami. Japczan z tatuażem i luj. Mateusz Kaniowski, piękny złoty puchar i jego zdobywca Japczan, siemano. Poprosiłem Kaniowskiego, żeby mi podtrzymał, bo naprawdę mnie ten kciuk... Puchar. O kurde, to jest zaraz tam. Dopiero idę, żeby mnie kurwa nastawili to. Przepraszam, co się stało? Będę przeklinał. Uderzyłem kurwa w ten sposób. Luja takiego? Miałem tejpy sklejone, kurwa, nie mogłem tego kciuka do tego. Nastawić ci na wywiadzie? Nie, spierdolę. Nastaw. Ja mam zaufanie do... Nie, umiem nastawiać kciuki. Andrzej też umie bardzo dużo. Miałem tu kontuzję, przed walką, poproszę o wymiankę. Jak Xayo chciał tu przyjść? Nie paliłem szlugów. Mów. Nie wiem, nawet nie zdążyłem palić. Jesteś ze mnie dumny? Jesteś z niego dumny? Jestem dumny, Kubuś. Rozjebane. Nie, no tak darłem pizdę, że już nawet nie mam... W ogóle cię nie słyszałem. A nie widziałeś mnie, ja tam machałem. Kurwa, bez okularów, ja widziałem oktagon i tyle. Ja kurwa sędzia patrzy na mnie, a ja chuj wiesz, on na mnie patrzy. Ale wierzyłem w to, że mnie widzisz, Kuba. Machałem cały czas krzyczałem, mówiłem bonus, rucham ci żonę. Loda robisz bonus. Dobrze zaprezentowałem się. Bonus już wiadomo kogo wyzwie na następną galę. Kuba. Ale nie dostanie walki. Ja naprawdę byłem w takich emocjach, że ledwo co widziałem. Za każdym razem jak tylko ręką ruszyłeś, to już o kurwa. No co ci się stało tutaj? Taką masz malinkę? Widziałem. Śliwę masz taką dużą pod okiem. A no ma, bez kip. W ogóle nie czuję. Przystojny chłopak teraz. Ojej, co tu się dzieje? Dobra, ja już odłożę puchar. Dobra, powiedz mi, jak to było wyjść z wielkim bonusem BGC? Tak? A coś cię zabolało? Mam kontuzję tu. Przed walką, od poniedziałku, już o tym gadaliśmy, Kanio się śmieje. Od poniedziałku, od konferencji... Ja się, bo biedny jesteś. Nie mogę oddechu wziąć do końca. Dzięki Andrzejowi mogłem oddychać w walce, jak byłem rozgrzany. Skończyło się rozgrzanie. mam problem wzięcia oddechu do końca. Dzięki Andrzejowi w ogóle zawalczyłem, że rzucę. Bo dziękuję, że w ogóle przyjechał, bo miał tu nie przyjeżdżać. Ja bym bez tego nie zawalczył. Dzięki Andrzej, że byłeś, dzięki Hubert, dzięki chłopakom. Kurwa, masz ekipę, powiem ci, fajną. Kocham ich. Naprawdę wszyscy byli dla mnie jak rodzina. Kuba, też cię kochamy. Z kontuzją napieprzył Bonusa. No nie da rady, bo on krzyczał, jest chory po nagrywkach do fejmu. Wszyscy byli dla mnie, kurwa, rodzina przez całą przygotowania. Nie sądziłem, że wygram. To jest wsparcie, słuchajcie. Takiego wsparcia ludzie potrzebują. Chcę z Pauliną tu gadać. Korupi cytrynowe. Dobra. Jeszcze chwilkę? Wywiadzik? Tak, już wywiadzik. Dzięki wielkie, Xayo. Dobra. I powiedz mi, jak zacząłeś tego Bonusa, gladiatora? Zero strachu. Zero strachu? Zero. I jeszcze trenerzy gadali jego, jak mnie widzieli cały czas o zapasach, jeden był aż mnie tak... to ciekawi, czy Bonus w wywiadzie, jak zaraz włączymy, będzie gadał, że też ma z 5 kontuzji. Nie ćwiczył za bardzo, tylko tak se gadał, żeby nastraszyć. Dziękuję Arkamins za 20 miesięcy! Siema! Szczelny, dzięki wielkie. Że jak zobaczył mnie w windzie i z Meduzą, to wszedł normalnie do windy, mimo że nie chciał jechać na górę. I do Meduzy zaczął pierdolić o zapasach Bonusa, to było niefajne. Ale kto? Czekaj. W windzie, czy co zapasach, jeden był aż tak bezczelny, że jak zobaczył mnie w windzie i z Meduzą... Ale kto? I powiedz mi, jak zacząłeś tego Bonusa. Nie słuchałem. Gladiatora. Zero strachu. Zero strachu? Zero. I jeszcze trenerzy gadali jego... Trener? Widzieli cały czas o zapasach. Ten trener był aż tak bezczelny, że jak zobaczył mnie w windzie i z Meduzą, to wszedł normalnie do windy, mimo że nie chciał jechać na górę. I do Meduzy zaczął pierdolić o zapasach Bonusa, to było niefajne. Niefajnie się czułem. Teraz Hubert. Hubert mi powiedział, nie ma strachu, oni się ciebie boją, nie ty ich. I tak było, to, że było tyle ludzi, kurwa, że krzyczeliście, Japczan, jesteście niesamowici. No Japczan zrobił oro, zajebiście. W oczach? Taka nie, prawda. Nie płakałem, ale miałem taki stan, wiesz, jakbym miał płakać, tylko łez zabrakło. Ała. Gigantyczne oro było. Biedny jesteś. No kurwa, najlepsze jest to, że... Ale wygrałeś! Tu mnie okopał Bonus, bardzo boli. Bonus tak kopał mocno? Nie, ale dużo. Tutaj ja jebnąłem wędkiem i tu jebnąłem kurwa w coś stopą. To mnie boli z mojej... Zapewne w piszczel albo w kolano. Kolano. I oddech, kurwa, oddech to już jest od sparring partnera z Fight Gymu z Dublina, kurwa, od któregoś z byczków, albo, no nie wiem od którego. Ja cię nie chcę martwić, ale wiesz, że to dopiero jutro zacznie boleć? Nie, ja mam wyjebany, ja wygrałem, stary. Nie, mówię o bólu. Dobra, kurwa, nie zesram. Chcemy dzisiaj w balet? Tak. To brzmi doskonale, dobra. Nie. Byłeś blisko skończenia Bonusa, z tego co wiem. Co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, ja robiłem swoje... Krzyczeli spokój, odpuściłem. Albo nie krzyczeli, nie wiem. Ja widziałem jednak fragment waszej walki. W drugiej rundzie, jak go ganiałeś i Bonus uciekał tylko, a ty biłeś. Kurwa! Przepraszam. Przepraszam. Jestem trochę podniecony. Ja myślę, że to właśnie dlatego ludzie tak lubią te wywiady. Chciałem tylko powiedzieć tak. Żadnych kurwa sterydów, żadnych przedtreningówek i co kurwa. I dałem radę. I 3 rundy i wszystko kurwa. 3 miesiące. Możecie mi kurwa Gość oderwany od komputera, tak wszyscy mówią. A ja od komputera odszedłem i w 3 miesiące bez żadnych wspomagaczy, jedyne co kurwa to jakieś witaminki, kurwa posiłki, trzymałem dietę, nie paliłem szlugów, paliłem Ajkosa, o tym wam widzowie za dużo nie mówiłem, żebyście się nie martwili, no i tyle. Trzymałeś jakiegoś luja legendarnego ogłuszacza? Jedyne jakie ciosy czułem Bonusa to na tą łydkę. Na kopnięcia, tak? Ty, a jak mnie boli tu? To? Widać, że zablokowałeś po prostu któreś kopnięcie dolną częścią kolana. Może go bardziej boleć. Tak. Okej, no i super. A jeżeli chodzi o twoje uderzenia? No i super. Trafiłeś go chociaż na nogę i już taki lewitujący? No ja go ganiałem chyba, coś tam było. Bo on całą karierę trzyma 0, no to jest jego... Mijałeś go tam mocno, widziałem i... Charakterystyczny punkt. Kończy się 2. runda, a biedny Japczan stoi tak. Nie ma siły żyć, a tu ale to po tej, po walce to było. Zajebiście, że 1,5 minuty, ja ćwiczyłem na minutę. Ja się dowiedziałem w hotelu, że 1,5-minutowe przerwy są. W hotelu się dowiedziałem. Wiesz, co tam się dzieje? Jego wzrostu nie wyprostuje się, nie mam pojęcia. Kurde, Lil Masti tak tucze Brodnicką, że aż jestem w szoku. Normalnie ją tak obija. Mówiłem, że tak może być, ale też mówiłem na odwrót. Ja jestem pierdolnięty. Ale ludzie za to uwielbiają z tobą wywiady oglądać. Jebie. Kurwa mać! Ja czym tkwi tajemnica? Nie wiem, ale ja, wiesz kiedy się przekonałem na Lil Masti? jak mieliśmy ważenie, kurwa, i jak ja widziałem, jak ona się rozgrzewała. Nie widziałem jej tarcz, nie? Widziałem, jak ona się rozgrzewała. Ona jest, kurwa, jak jebana modliszka. Jest taka szybka. Ona próbuje wywrzeć na sędzie presję, żeby ten skończył walkę, ale Brodnicka cały czas zadaje ciosy, więc nie może sędzia przerwać. Chuju to mam. A okej. Ty, a myślisz, że jeszcze będziesz się bił? Dostałem propozycję. Z kim? Na razie dostałem jedną propozycję, której nie będę poruszał, bo najprawdopodobniej ją odrzucę. Na 90%. Czyli za mocny, czy za mało medialny? Z Disem? Nie wiem, nie wiem teraz. 100%, że z Disem. Teraz kogo byś chciał? No właśnie. I to jest, gościu, ten moment. Nie wybrali przeciwnika, a teraz ja chcę wybrać przeciwnika. Z kim byś chciał się bić? Potem to sprzątnę. Ciekawe. Z Leksiem? Tak, chcę go uratować. Widziałeś... tak jak mnie uratowało TMMA, ja chcę uratować Leksia. Ale widziałeś sparring Leksia? Nic by mu nie dałam ci perma dać? Nie dość, że masz XN w niku, to jeszcze piszesz, że Diz by pokonał Japczana, porypany? Jeszcze masz followa u Random Bruce'a, śmietników dupę? No już serio przesadza, zaraz ci dam perma. No nie wyrobię dłużej. Dobra, to ci daję perma, jak tak piszesz i luj. Wypieprzasz to, nara. Dość tego, permuj, to masz perma. Takim, który ważył 70. Dość tego. Nie. A ja widziałem, no i Czaro robił z Leksiem co chciał. Kurwa, jak szedłem do żabki i się zżygałem, ale tak było tak dzisiaj? Dzisiaj nie. 3 miesiące, miesiąc, 2 miesiące przed moim zaczęciem. No napisał, że perma dał, nie dałbym, bo znam tego widza długo i miał tu suba nieraz. Ale on pisze, daj perma. Nie wiem czemu, szkoda mi. Się zżygałem z wysiłku, to kilometr nawet nie jest w jedną stronę. Mówisz serio? Na poważnie. Aż tak było źle? Tak. I 4 miesiące później walczysz z gladiatorem? Tak, tak. 3 miesiące treningów potem było, w sensie, i ja walczę. Ty wiedziałeś, że wygrasz? Dzisiaj. Przykro mi. Ja chciałem tego. A był parter w waszej walce? Siema, Felezaur. Nie. W ogóle? Kurwa, zjebałem, ja bym go w parterze ujebał. Ja właśnie, co z twoim byciem leworęcznym? Mogę dać perma dla ciebie. No byłem, jestem. No tak, a wczoraj powiedziałem to na wywiadzie, słuchajcie, to wam powiem tajemnicę. Powiedziałem to wczoraj na wywiadzie. Ale mi, kurwa, palce. Powiedziałem to wczoraj na wywiadzie, że jest leworęczny, skończyliśmy wywiad, a Japczan, kurwa, czemu ty to powiedziałeś? Czemu powiedziałeś, że jestem leworęczny? No bo kurwa, to była największa tajemnica. Przez 3 miesiące. No. Nie wiem, czy Bonus wiedział, zapytam go, jest Bonus? Bonus. Bonus jesteś? Nie ma Bonusa. Nie ma Bonusa. Nie ma Bonito. Meduza, wygrałeś? Ci gratulować. Ale palę kciuka mam wybitego. Chłopie, wiesz, Kimurę zapiął? A Meduzkę. Kurwa, gratulacje. Wygrałem, ty też. Jestem z ciebie dumny, mordko. Na Meduza House. Zaraz pogadamy. Dobra. Wygrał? Dzięki wielkie. Wygrał Meduza? Wygrał Kimurą. Jebiście. Kimura, ja umiem Kimurę. Kimura to jest ten. To, co uczył mnie Hubert, ale bardziej uczyłem się Kimury, żeby wiedzieć, jak się zachować w obronie, bo jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, czy tam się coś dzieje, czy to rzeczywiście są 3 lata treningu. Widziałeś to, na czym cię dzisiaj oznaczyłem? Chyba nie widziałeś pewnie, bo przed walką. Widziałem! Co w ogóle, o co tam chodziło, stary? Ale no nic, no szepnąłem ci, a ty nie byłeś. Ty byłeś jakiś zmieszany, potem nie, normalnie. Ja tego nie zauważyłem, ale jak zacząłem ten komentarz, to oglądałem to z 15 razy. Śmiałem się. To było zajebiste. Widziałem to, mordo. Czemu ty im przerwałeś drapanie się? No na chuj się drapiesz. A, wiem dlaczego, bo oni, kurwa, mi kazali robić gardę, ja robię gardę, a oni mówią, żebym mordy nie zasłaniał, jak robię gardę do zdjęć, nie? I ja ci, żebyś nie zasłaniał sobie mordy. Spojrzałem na tą rękę i mówię, co jest, nie? Se buzi do wywiadu nie zasłaniał. Bardzo dobrze, dbasz o moich widzów, nie boli cię łapa. Dobrze, Japczany, gratuluję. Jesteście ze mną, to jest naprawdę... Rozpiesza mnie to. Kocham was. Dzięki wielkie. No Japczan, no gratulacje. O stary, co tu się stało w tym brzuszek? Nie, kciuka mam wybitego i opieram. Zaraz mi nastawię. Zasłania rozparę napis. Coś ty zrobił, pokonałeś wielkiego Bonusa, chociaż już nie takiego wielkiego. Kurwa, tak jak mówił, 2 coś raz. Bo miał 2 walki, 3 miesiące, kurwa, ja wygrałem. Musisz sprawdzić, mi się wydawało, że miał 2. Ferrari, zawodowiec, wiesz, ileś lat? Ferrari tam 2 lata? No tak, tak. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Stary, widzę, że jakie teraz emocje to targają. Bardzo dobrze się czuję. Bardzo dobrze się czuję. Kurwa, tym High League'u jest jak kurwa w domu trochę. Z każdym zawodnikiem mogłem porozmawiać, się pośmiać. Wszyscy o mnie dbali. Naprawdę jestem szczęśliwy, że tu walczyłem. No dobra, no to zaraz przejdziemy do tego, no co się działo w klatce. Dobrze. Już możesz nam na spokojnie zdradzić, tylko na Japczana postawić 100 koła i luj. Wypracować. Czy był w ogóle jakiś gameplay? Nie, kurwa. Jedyne co robiłem z gameplanu, no to, cały czas schodziłem na prawą rękę. Bo ja jestem leworęczny. Schodziłem, zachodziłem go. Kurwa, nie potrafiłem, to jest do przeanalizowania i przerobienia, nie potrafiłem wykonywać akcji, której przetrenowałem z trenerem. Ja mam nadzieję, że nie jest mu wstyd za mnie, dla Huberta. No jak, w dupa. Ale no nie pokazałem tego, czego mnie nauczył wszystkiego, ale bardzo ważne, że schodziłem na tą, wiesz, z tej prawej ręki mocniejszej, schodziłem, zachodziłem cały czas. Starałem się. No to ma fajna gala, naprawdę dobra gala. Chciałem przetrwać, no to pierwsza była, więc. Wiesz co, no właśnie, co w tym wtedy czuć? Ty, ta kondycja. Teraz chcę zobaczyć z masterką. Było ciężko, to trzeba było jeszcze wytrzymać drugą. Ja półtora minuty, ja zregenerowany byłem do 70%. O, to co to taka szybka regeneracja? Bo ja na minuty byłem, myślałem, że są przerwy. Lepszy niż fame, lepsza karta. Półtorej, mordo. Tu teraz tylko te karty mają znaczenie. Ty poziom tych gal to jest bardzo podobny jak na razie. No to wyglądało wszystko jak fame. Tylko te karty mają znaczenie w sumie. No wiadomo, że tam jest jakieś MMA VIP czy coś. Tam nic nie ma znaczenia, bo to jest gówno po prostu. Tam nic nie ma dobrego. Ani wykonania, ani karty, ani w dupę nic. Ale na tych gal, na tym najwyższym poziomie, jak na razie są dwie. I to jeszcze jest coś tam elit coś. To co wiecie, co się bił ten chłop, co dwóch na jednej gali pokonał. No to też tam podobno dymy były. No, a wierzyłeś we mnie? Nie wierzyłeś? Nie, ja nie wiedziałem, kto wygrał. Co on tu robi? Ćwiczeń na niego starczy. No to super, super. Ale na Jóźwiaka starczy? Jakby wygrał. Jak przegrał, no to już nie ma o czym mówić. Co się tu dzieje? 3 miesiące treningów na Jóźwiaka starczy. Boli mnie na razie, nie wiadomo co tam. Tak, taki sport, no. Wszystkiego dobrego. Ja się cieszę, mógłbym mieć na nogę po mamy, ważne, że wygrałem już. Po 3 miesiącach... Ty Najman to gada jak taki sąsiad, co w windzie się jedziecie razem i nie wiadomo o czym gadać. O, wszystkiego dobrego, no. No, to ja idę. No, do widzenia. Wszystko dobrze, byku. Mega zadowolony, dzięki morze, trzymaj się. Dobra, Japczani, kurde, no teraz ty wygrałeś, to ty masz głos. Kto kolejny? Leksiu. Czemu Leksiu? Mówię to pierwszy raz, Leksiu. Bo Leksiu no masz rację, Grypa, masz rację. Przerwanie monopolu wyjdzie na dobre, bo będzie wyższy poziom. Nie będą brali gówien z jakichś gówno programów z TV4 czy tam z TVN-u. Jakiś gówien, co nikt nie zna, tych ludzi nikogo nie interesują i tam na FMA się ciągle biją. Jesteś z dupy ludzie. Może w końcu przestaną ich brać, tylko no brali normalnych ludzi, których interesują walki, a nie. Leksiu. Bo jest konkurencja w końcu. Nieważny jakiś taksi, złotówka, kogo to obchodzi, Leksiu. Leksiu musi, ja mu wyciągam pomocną... Malik więcej płaci? To oficjalnie? On też chudnie, on się bierze ze siebie, ła, wszystko mnie boli. No, a ja słyszałem, że Dis trochę trenuje. W chuju go mam, kurwa, mam go na liścia, nie będę z nim walczył. Czyli potwierdzone, że chcieli Disa mu dać. Pewnie dlatego. Ja strzelam, że wykombinowali to tak, że ktoś tam od Xayo się ma bić z Disem, skoro Xayo nie chce. Ale na szczęście melają na Disa i dobrze. Niech mu nie podbijają zasięgów. Ostro. Nie ma problemu. No dobra, a jak tam cały twój team? Kocham ich, jestem mega wdzięczny. Gadałeś już coś z nimi po walce? 5 minut. Ale to mali, z zyskami z pay-per-view dzieli się też w Fame MMA. No co ty gadasz? No każdy ma swój reflink i się dzielą przecież. No i co mówię? Kurwa. O, chyba łzy szczęścia. Holak będzie się pić z Disem? No to co stary, życzę ci po prostu kolejnych dobrych walk i zdrowia, żebyś doszedł do siebie po tym. Łokieć leci. To ja sam se nabiłem ten palet. Ale patrz kurwa, w pierwszej rundzie to było. 2 rundy z nim walczyłem. No ładnie. No, szacunek. A teraz nie mogę nim ruszyć. A, jeszcze właśnie, walka wieczoru. Kibicujesz Natsu oczywiście, co? Większy procent mają. Ale kibicuję Natsu. No może być też tak, czy na High League większy procent dają z tego, ale bazowo mniej. Co się opłaca dla takiego Japczana, no bo chłopie, ile ludzi pewnie kupiło z jego reflinka, ty. No giga dużo, w dupę. Ja lubię ją. Ale lekcji też lubię, to nie ma. Japczan milioner lubię. Po jednej gali. Tak. Naprawdę, ja nie potrafię nikogoś nie lubić. Kurwa, głupio mi, że nie oglądam walki Meduzy, powiedzcie mi jak no wystarczy, ale oni aż tak dużo nie chcieli, po prostu Boxel odwalał. Pepsi, proszę dajcie. Właśnie Pepsi. Nic nie ma do picia, nic nie ma do picia. Co kurwa nie ma? Zaraz wam załatwię. Uno momento. Poprosimy. Cześć, mogę skończyć? No, spoko stary, no to gratulacje. Łokieto. Jeszcze raz łokieta. Łokieta i luj. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!